Choć do koncertu jeszcze ponad tydzień, uczestnicy i organizatorzy ćwiczą i pracują na najwyższych obrotach. Blisko dwugodzinny koncert to duże wyzwanie organizacyjne. Piątek i sobota organizowana są Dni Lubina. My na tej scenie przebudowujemy ją w nocy z soboty na niedzielę i wraz właśnie z takim dużym instrumentarium i chórem wystąpimy. Także dużo jest pracy, ale mamy takie wsparcie duchowe z góry, więc tutaj ksiądz Maleńczyk się pytał o pogodę, ja mówiłam to już w księdza rękach i innych, także staramy się i pracujemy naprawdę na obrotach wszyscy wspólnie. Jestem bardzo zadowolona z poziomu, który tutaj wszyscy prezentują. Zarówno dzieci za każdym razem są pełne energii i z uwagą przyjmują wszystko, co się mówi. Tak samo obie grupy starsze też są bardzo wszyscy zaangażowani. Widać, że praca jest nie tylko podczas prób, ale także w domu, więc liczę na to, że sam koncert Niebodęte przy udziale chóru będzie naprawdę niesamowitym wydarzeniem. Chór razem z dziećmi tutaj z Lubina i okolic to będzie ponad 30 osób, a dodatkowo jeszcze przyjedzie zespół pana Huberta i tam też będzie około 30 osób, więc w sumie śpiewających będzie ponad 60 osób. Tym razem koncert odbędzie się pod batutą Huberta Kowalskiego. Jest czymś niezwykle wymownym, że Narodowa Orkiestra Dyrygenta przyjęła za jakiś cel zrealizowanie koncertu, który nazwała W Niebo Dęte. Oczywiście wiadomo, że to nawiązuje do orkiestry dętej, prawda? Ale kierunek jest ciekawy, W Niebo Dęte, więc trzymamy się tego i chcemy pokazać w zasadzie jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie taką, że muzyka jest czymś, co nie wyczerpuje się tylko w obrębie dźwięków. Tylko każdy, kto chociaż odrobinę się do niej przybliży, to zdaje sobie sprawę i odkrywa, że za dźwiękami kryje się coś znacznie więcej. Podczas koncertu zostaną wykonane znane utwory, tak by pośpiewać mogli wszyscy obecni, a nie tylko artyści, dodaje Hubert Kowalski. Nie tylko takie utwory, które, nie wiem, wymyślimy sobie, po prostu pięknie zaaranżujemy i zagramy ładny koncert. Tylko raczej liczę na to, że będzie w tym pewna jakaś interakcja z tymi, którzy będą słuchali, tak? Dlatego sięgnąłem w dużej mierze po utwory, które są, przynajmniej wydaje się, że w określonych środowiskach są bardzo rozpoznawalne. Koncert patronatem objął biskup Legnicki. To jest wyjątkowe wydarzenie, bo jeżeli mieliście, drodzy Państwo, okazję oglądać nie tak dawno wyjątkowy koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie, no to pan Hubert jest akurat nie tylko z tego wydarzenia znany. Ja jeszcze jak byłem młodszym chłopakiem, jeszcze przed seminarium, jak zanim byłem jeszcze księdzem, no to ja sam jeździłem na wiele warsztatów w związku z tym, co organizowali ówcześnie w diecezji legnickiej. Więc zapewniam Was, drodzy Państwo, że to, co będzie się działo w czasie koncertu W Niebo Dęte, będzie miało w sobie wielkiego ducha. W Niebo Dęte, festiwal imienia Marka Garcarza 25 czerwca na lubińskich Błoniach, start o 17:30.